Starsza jesteś, wyglądasz dojrzalej, prawda? Niekoniecznie teraz rodzice mogą ciebie stawiać za wzór moralności, ale chyba nigdy tak nie było. Ty nigdy nie ukrywałeś, że jesteś jakąś przesadnie grzeczną dziewczynką. Nie, nigdy nie byłam jakąś przesadnie grzeczną dziewczynką. Co prawda w klanie rzeczywiście Ola Lubicz jest bardzo właśnie takim ideałem, wzorem moralności, natomiast ja nigdy takim ideałem nie byłam. Będę jutro dopiero, a jutro powiem, że pojutrze. No a jeżeli chodzi o tę sesję, to powiem ci szczerze, że ona wcale nie miała być jakaś prowokująca strasznie. To są bardzo fajne foty, słuchaj, ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Właśnie, także bardzo się cieszę, że one są w ogóle, wiesz, komentowane i że właśnie wzbudzają jakieś tam kontrowersje, także super, no o to chodzi. Czy w dalszym ciągu pociągnijmy temat kontrowersji, czy ty naprawdę byś się zdecydowała na sesję do Playboya, czy to by już była podpucha? Czemu nie? A rodzice? Co rodzice, no? W porządku, znaczy wiesz nie o co chodzi. Nie chciałabyś złamać serce. Nie no, bez przesady, nie, bo moi rodzice, wiesz, są bardzo tacy, wiesz, na luzie. Nie, ale... generalnie, jeżeli to miałoby być jakby utrzymane w takiej konwencji, jaką ja bym sobie wymyśliła, rozumiesz o co chodzi, że w ramach sztuki, rozumiesz, sztuka. Ja myślę, że mimo wszystko konwencja jednak jest trochę... Oj nie, no ale ja nie mówię zaraz, wiesz, o zdjęciach, że w ogóle nic nie mam na sobie i w ogóle, wiesz, tak jak niektóre sesje w Playboyu. Jakie to by chciała być to sesje? Oj, to miało być takie delikatne, rozumiesz, zmysłowe, takie tajemnicze, no. Nie od razu po prostu, wiesz, z rozstawionymi nogami i rozebrana Kaja Paschalska. No wiesz, ale z drugiej strony wiadomo, do czego te zdjęcia służą. Przepraszam, że tak wczesnej godzinie może takie poruszam tematy, ale nie ma się tutaj co oszukiwać. No słucham, słucham, do czego służą, powiedz. No, na pewno myślę, że niekoniecznie stanowią inspirację kulinarną na przykład, wiesz, dla jakichś osób. Nie krępowałaby cię taka myśl? Nie, powiem, że to nawet takie, wiesz, ekscytujące. Matko Święta. Co ja powiedziałam? I po tym wstępie już teraz wszyscy wiedzą, że Kaja Paschalska na swojej nowej płycie to zdecydowanie nie jest to, co słyszeliśmy wcześniej. Ja się już tutaj, wiesz, ja się zaczerwieniłam, po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Dobrze, zmieńmy temat.